Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu realizowanym w ramach przystanku Historia Online Instytutu Pamięci Narodowej Odział w Szczecinie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Armia Ochotnicza. 1920 roku. A przyczynkiem do, do naszego panelu dyskusyjnego, który zaraz się rozpocznie, jest widoczny tutaj album pod tytułem Ostatnia godzina Armia Ochotnicza generała Józefa Halera 1920. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan. Profesor dr habilitowany Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest też autorem wspomnianego przeze mnie przed chwilą albumu, jak również pan doktor habilitowany Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej, który będzie brał udział w naszej dyskusji, poświęconej między innymi zagadnieniom Armii Ochotniczej. Szanowny panie profesorze, zapoznając się z, pana, z treścią pana albumu, w którym znajduje się odpowiedni wstęp merytoryczny, dopiero później mamy do czynienia z całą ilością ciekawych materiałów ikonograficznych, można, można stwierdzić, iż tak naprawdę, chociaż my mówimy o Armii Ochotniczej, którą kojarzymy z zdarzeniami z, z lat 1920 roku, to tak naprawdę ten duch ochotni, Ochotnika jest widoczny już dużo, dużo wcześniej, i praktycznie można powiedzieć, iż y, y, wojsko polskie. Y, Praktycznie już w roku 18 składa się generalnie z ochotników, więc nie, nie jest to jakby coś, co się dopiero zaczyna w roku 20 wobec zagrożenia bolszewickiego. Lecz mamy z tym, z tym procesem ochotniczej chęci walki za ojczyznę i służby w wojsku polskim już dużo dużo wcześniej. Dzień dobry Państwu. Tak, to prawda i tu się nałożyły dwie kwestie. Jedna to tradycja, czyli Cała nasza XIX-wieczna tradycja od upadku I Rzeczypospolitej, od powstania Kościuszkowskiego, to jest ta tradycja ochotniczego wstępowania do służby wojskowej w obronie kraju. Ona w wieku XIX przeradza się wręcz w obowiązek obywatelski, to znaczy, jeżeli ktoś uznawał się za Polaka no to w opinii publicznej jego obowiązkiem było pójść do powstania, jeśli już powstanie wybuchło. Nawet jeśli może nie wierzył w powodzenie, miał wątpliwości, to jego obowiązkiem było tam być i tak wielu to traktowało. Zdawano sobie sprawę z ryzyka powstań, ale zawsze była duża liczba ochotników właśnie z tego względu, że Duża część społeczeństwa mówię tu o miastach, o szlachcie oczywiście, bo wieś jeszcze wtedy nie miała tak wyrobionego poczucia narodowego pracowała na rzecz wojska bądź wstępowała do szeregów. A w roku 1918 mamy z jeszcze jednym do czynienia takim warunkiem, mianowicie państwo powstaje no, na surowym korzeniu niemal jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, między innymi stworzenie armii, możliwie szybko, dłużej, bo w tym miejscu Europy, w tamtym czasie, gdzie z jednej strony mamy rewolucję niemiecką, z drugiej rosyjską, mamy zatargi z Czechosłowacją nowo powstającą, z Ukrainą, która zrywa się do niepodległości, z Litwą, która sięga po Sejneńszczyznę, Suwalszczyznę, no... Ta armia była konieczna, żeby państwo krzepło i żeby się rozwijało. A nie było rzeczy podstawowej: nie było aparatu poborowego, bo rosyjski już nie istniał, nowego myśmy polskiego jeszcze nie stworzyli. Nie było sieci tych komisji, punktów poborowych, ba. Nie było spisów dokładnych poborowych, roczników, które podlegają poborowi. A zatem przez pierwsze tygodnie, kiedy jeszcze z tego chaosu wyłania się gmach państwa, no wojsko poza Polską Siłą Zbrojną, która jest no kilkunastotysięcznym, nic nieznaczącym w skali potrzeb wojskiem, to właściwie to nawet nie jest jedna dywizja, to są takie zaczątki kilku pułków, no to yy, trzeba Ochotników do wojska, nie ma przymusu, nie można powiedzieć ci i ci musicie iść do wojska. Nie. Zgłasza się młodzież z POW, zgłaszają się harcerze, zgłaszają się byli legioniści, wborczycy żołnierze pierwszej wojny światowej, którzy to też trzeba pamiętać mają za sobą cztery lata wojny. Wielu chce wracać do rodzin, bo wreszcie mogą te, do domu wrócić, choć na chwilę a mimo to wielu zostaje w wojsku. I z tego tworzy się ten rdzeń Wojska Polskiego, które widzimy pod Lwowem, kiedy walczy z Ukraińcami, kiedy widzimy go nad Bugiem, nad Szczarą, nad Niemnem, kiedy Armia Czerwona podchodzi pod granicę Królestwa, to tam opór dają, już będziemy mówić może o armii tej walczącej z wojskami sowieckimi, no bo armia ochotnicza z tym się kojarzy przede wszystkim, to tam są to oddziały ochotnicze może nie w 100%, no w 90%, ponieważ no część oficerów, kadry oficerskie niejako z armii zaborczych z automatu przechodzi do wojska polskiego, no bo ci ludzie, dla nich to jest zawód. Oni po prostu zmieniają mundur na Polski. I no, uprawiają dalej swój zawód, bo nie mają innego zajęcia. Natomiast szeregowi, ofic wielu podoficerów, część kadry oficerskiej to są autentyczni ochotnicy. I przez cały czas, kiedy istnieje wojsko polskie od roku 1918, od listopada już formalnie, do lata 1920 roku, kiedy mamy tę erupcję zaciągu ochotniczego, Każdego miesiąca, każdego roku do wojska dopływa znaczna liczba ochotników, wstępujących do szeregów, często poza wszelkimi przepisami. To znaczy bez komisji poborowych, które powstają wiosną 1919 roku i jest już regularny pobór. Ale tak jak na przykład w Galicji Wschodniej, w miarę jak Wojsko Polskie postępuje naprzód za wojskami ukraińskimi i zajmuje coraz to nowe miasta, to tam się masowo zgłaszają, zgłasza młodzież polska ze szkół, z uczelni, polskie harcerstwo, ba, ludzie tak jak we Lwowie, tacy batiaży lwowscy, prawda? ludzie ulicy, młodzież taka no, niezamożna bardzo, rzemieślnicy, robotnicy, no wszyscy, którzy czują tą polskość, czasem bywa, że gremialnie wstępują do wojska. Są takie miasta, że jak wchodzi wojsko polskie, to powiedzmy 80-90% zdolnych do noszenia broni od razu chce wstępować do wojska. I wtedy dowódca pułku, który wchodzi, ma dylemat. Albo tych ludzi odeśle na tyły zgodnie z regulaminami i oni dla niego przepadają. Bo nie ma takiego przepisu, który mówi, że jak pułk wyśle ochotników... Na tyły do szkolenia, to oni wrócą do tego pułku. Oni mogą pójść zupełnie gdzie indziej. Natomiast często jest to cenny bardzo materiał. Zwłaszcza jak się zgłaszają weterani wojenni, którzy mają doświadczenie, którzy są żołnierzami wielkiej wojny. Albo ludzie z wykształceniem, młodzież z maturą, albo z ukończoną szkołą podstawową, czyli biegl umiejąca pisać i czytać, co było wtedy bardzo cenne wojsku, bo tacy ludzie szybko się uczyli, można ich było szybko przeszkolić. To robiono co? No, jesteś, chcesz, tak tą boczną drogą, proszę bardzo, do szeregów ciebie przyjmuję, co w normalnym państwie, w regularnej wojnie i w regularnej armii, no, była, rzecz to jest niedopuszczalna. Ale wtedy, kiedy to wojsko się tworzy, kiedy cały czas się formuje, rozwija, to zjawisko zachodzi i jest tak powszechne w pewnym momencie, że naczelne dowództwo zabiera głos i zakazuje, i to parokrotnie rozkazami, takich działań, bo argumentacja jest taka: przecież tak możecie przyjąć do szeregów na przykład agitatorów bolszewickich, którzy się podszyją pod ochotników, szpiegów. Ale to no, jakoś działa, ale ten rys ochotniczy i ciągłe przyjmowanie ochotników ma miejsce praktycznie stale, i władze nie są w stanie tego opanować. Dlatego, jak się bada no, chociażby historię pułków, zwłaszcza tam, gdzie one są opisywane dokładniej, to widać no, nazwyczaj dużą, na przykład liczbę w kawalerii, w niektórych pułkach kawalerii ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem. To jest rzecz niemożliwa, bo do kawalerii normalnie z poboru szła młodzież, która umiała jako tako jeździć konno, bo takich wybierano, a to była młodzież wiejska głównie. Więc kawaleria była w gruncie rzeczy, ci szeregowi żołnierze powinni być w większości wojskiem chłopskim, wojskiem rolników gospodarzy, a nie, to było wojsko takie bardziej inteligencje w roku 19. To pokazuje, jakie to były rozmiary tego zaciągu ochotniczego. I to jest właśnie rys charakterystyczny Wojska Polskiego. On nadawał tej armii wiosną jeszcze 19 roku bardzo specyficzny charakter, to znaczy armia, która jak idzie do przodu, ochotnicza, Przeradza się bardzo szybko w świetną armię i doskonałego żołnierza, bo żołnierz czuje zwycięstwo. Jak czuje zwycięstwo, nabiera pewności siebie i jeszcze ma to y, 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 takie przekonanie ochotnika, że wie o co walczy. On nie idzie z musu. Więc połączenie tych dwóch rzeczy czyni świetnego żołnierza. Gorzej, jeżeli oddział ochotniczy w pierwszych walkach. Zostaje pobity. Wtedy następ często do, może dojść do dezorganizacji, degregolady, nawet ucieczki z frontu. Na szczęście w tych pierwszych walkach z Armią Czerwoną, my odnosimy szereg sukcesów, bo po stronie bolszewickiej. To też nie jest żołnierz taki rasowy, czerwonoarmista, armista, komunista zaciekły. Tam są ludzie bardzo różni, również wrogowie komunizmu, którzy zostali zaciągnięci przemocą do Armii Czerwonej. Ci ludzie walczą bardzo różnie, w związku z tym są zwycięstwa, ta armia krzepnie i mamy pierwsze znaczące zwycięstwa na froncie wojny z Rosją Bolszewicką. Dziękuję panie profesorze za tą pierwszą wypowiedź, która nam tutaj już zarysowuje temat naszego dzisiejszego spotkania. Następne pytanie chciałbym skierować do pana profesora Tyma i byłaby to prośba o zarysowanie sytuacji wojskowej, która miała miejsce bezpośrednio przed no, ogłos ogłoszeniem tego apelu do społeczeństwa związanego z tworzeniem się armii hotniczej, czyli o tą tej sytuacji kryzysowej na froncie. I być może jeszcze jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli, na, na ile jakie były oczekiwania polskiego dowództwa wojskowego związane z tworzeniem się tej armii? Oczekiwano, że ona tutaj znacząco jakoś zmieni sytuację, czy bardziej tutaj chodziło o podniesienie poziomu morale armii polskiej, bo tak jak tutaj wiemy i jak będziemy o tym jeszcze rozmawiać, to przygotowanie tych żołnierzy w wielu przypadkach było bardzo małe do, do służby na froncie. Bardzo wiele osób nie miało żadnego przeszkolenia, bo dopiero to przeszkolenie było realizowane często też w bardzo skrótowej formie bezpośrednio przed wyruszeniem na front. Więc gdyby pan profesor tutaj parę słów powiedzieć o tej sytuacji, jaka się wówczas wytworzyła, w momencie kiedy pada to hasło. Otworzenie Armii Ochotniczej, to będzie to dobry przyczynek do naszej dalszej dyskusji. Dzień dobry. Formalnie data, kiedy rozpoczęto formowanie Armii Ochotniczej, to jest 7 lipca. Jeżeli popatrzymy na to, co się wówczas dzieje na froncie zmagań wojny Polski z bolszewicką Rosją, to na froncie litewsko-białoruskim Wojsko Polskie jednostki 1 i jednostki I i czwartej Armii od trzech dni odpierają natarcie, które jest prowadzone przez dywizje sowieckie w ramach kolejnej operacji zaczepnej Sowieckiego Frontu Zachodniego Michała Tuchaczewskiego. Tu trzeba od razu powiedzieć, że Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego spodziewało się, że ta Operacja zaczepna rozpocznie się mniej więcej 10 dni później. Na podstawie ocen oddziału drugiego informacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego zakładano, że Tuchaczewski będzie zdolny do ponownego rozpoczęcia operacji zaczepnej dopiero w połowie lipca. Tymczasem, zasilenie wojsk frontu zachodniego związkami taktycznymi, które zostały ściągnięte z innych frontów, Wojny domowej spowodowało, że te wojska szybciej odtworzyły zdolność bojową. Już 4 lipca rozpoczęły operację zaczepną. Z kolei na Ukrainie mamy do czynienia z działaniami odwrotowymi, które są prowadzone już ponad miesiąc. Tam z kolei wojska w frontu południowo- Południowo, wtedy jeszcze frontu ukraińskiego, on tam kilka razy zmieniał nazwę. To był front ukraiński, później front generała Rydza Śmigłego, wreszcie front południowo-wschodni. To są wojska, które wycofują się z Ukrainy i w tym czasie prowadzą walki odwrotowe na Wołyniu i na, na, Wołyniu i na Podolu. W tym czasie ten front na ukraińskim obszarze operacyjnym opiera się. Między innymi o rzekę Zbrucz, o rzekę Ikwę, o rzekę Choryń. Można powiedzieć, że walki tam są, są toczone ze zmiennym szczęściem, natomiast w tym czasie również naczelne dowództwo wojska polskiego planuje przejście do, do wykonania zwrotu zaczepnego. I tutaj to jest coś, co w polskiej historiografii wojskowej jakby. Można powiedzieć, że w zasadzie wąska grupa specjalistów wie, co to była wielka kombinacja naczelnego wodza, natomiast w tak, pamięci historycznej społeczeństwa to się jakoś nie chce przebić ta, in, ta informacja. Otóż Józef Piłsudski, no, trzeba tutaj powiedzieć, mniej więcej na przełomie czerwca i lipca, zaplanował przeprowadzenie takiego zwrotu, który miałby de facto rozstrzygnąć cały ten konflikt zbrojny. I oczywiście tutaj jako główny przeciwnik były postrzegane wojska Frontu Zachodniego Michała Tuchaczewskiego. Aby wykonać zwrot zaczepny, potrzebne były jednak kolejne jednostki, które, które należało przede wszystkim, tak powiem, wyciągnąć właśnie z tego frontu, który prowadził działania na ukraińskim obszarze operacyjnym. Tam z kolei y, pewnym kołem zamachowym operacji zaczepnej Sowieckiego Frontu Południowo-Zachodniego była pierwsza armia konna, a więc warunkiem sine qua non umożliwiającym y, wyciągnięcie kilku związków taktycznych i użycie ich do zwrotu zaczepnego na skrzydło wojsk frontu zachodniego było rozbicie bądź pobicie pierwszej armii konnej. Y, I wówczas. Y, Zakładano, że cała operacja zaczepna sowieckiego frontu południowo-zachodniego zatrzyma się. Stąd też 9 lipca zostaje wydany rozkaz nakazujący rozpoczęcie przygotowań do kontrofensywy. To jest rozkaz, który ma numer 7344, łamane przez rzymskie 3. No już teraz można powiedzieć, jakby wyprzedzając nieco chronologię, że założeń tamtej wielkiej kombinacji Naczelnego Wodza nie udało się wówczas zrealizować. No ale oczywiście problemem, problemem który był, który istniał, jeżeli chodzi o wielkość stanów osobowych jednostek walczących, było to, że nie zdołano na czas przygotować kolejnych uzupełnień zwanych pododdziałów marszowych w związku z tym ten lipiec to jest taki gorący okres w którym z jednej strony formowane są jednostki rezerwowe to są te jednostki które mają numery zaczynające się od cyfry 100 a jednocześnie Rada Obrony Państwa podejmuje decyzję aby przystąpić do formowania Jednostek ochotniczych, które miały otrzymać numery rozpoczynające się od cyfry, od cyfry 200, i tutaj data 7, 7 lipca to jest ta data, kiedy formalnie zaczyna powstawać armia ochotnicza. Zakładano, że te jednostki ochotnicze jakby wypełnią te straty, niekoniecznie w tych jednostkach bojowych, które walczyły na froncie, ale po prostu. Wypełnią te luki w, w, w linii frontu. Panie profesorze, tutaj pytanie kieruję do profesora Dziemkowskiego. Pan wspominał tutaj, że część z ochotników walczyła już wcześniej 4 lata na Wielkiej Wojnie. Wiemy doskonale, że ziemia polskie też zostały poważnie zniszczone podczas I wojny światowej. Wiemy również, jak społeczeństwa wielu innych krajów podchodziły do tego, co się wdrożyło. 18 roku, czyli końca I wojny światowej. I mam takie pytanie w związku z tym, czy możemy mówić o pewnym fenomenie, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, które pomimo tak wielu wyrzeczeń i cierpień z okresu I wojny światowej, jak również ciężkiej sytuacji, jaka panowała w tworzącym się kraju po 11 listopada 18 roku, było w stanie zdobyć się na, 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 na taki kolejny, można powiedzieć, Duży entuzjazm polegający na masowym wstępowaniu ochotników do, do wojska polskiego. Tutaj swego czasu śliśmy dawno, między innymi dr Łukasza przybył przy okazji rozmowy o wojnie polsko bolszewickiej On użył takiego ciekawego sformułowania w kontekście właśnie rządu tego Witosa Jacego Daszyńskiego, że był to sojusz robotniczo-chłopski przeciwko bolszewizmowi. I z tego względu miałbym ja też była taka druga część mojego pytania, dotycząca tego, właśnie, jak społeczeństwo polskie poszczególne jego grupy zaapelowały. O apel do wstępowania do Armii Ochotniczej. Czy były jakieś środowiska, które tutaj szczególnie się wyróżniały, czy też może drugą stronę były też takie grupy społeczne, które w niższym stopniu uważały za celowe wstępowanie do Armii Ochotniczej, bądź je wręcz sabotowały. Więc tutaj takie pytanie właśnie o kondycję społeczeństwa polskiego w tym trudnym dla państwa polskiego momencie zagrożenia bolszewisko nawału Czyli generalnie pytanie o kondycję społeczeństwa polskiego w przededniu. Tak, to skrótowo mówiąc. Tak tak, tak, tak. No tak, proszę Państwa, oczywiście były lata ciężkiej wojny światowej, ziemie polskie były. różne części Królestwa Galicji były szczególnie dotknięte tą wojną, bo front przechodził kilkakrotnie przez te ziemię, a zatem pozostawiał po sobie ogromne zniszczenia. Dalej to była. Rabunkowa polityka okupantów, zwłaszcza w Królestwie, ale nie tylko, w Galicji również, yy, która pozostawiała po sobie, no biedę, po prostu biedę. To, to, to nasze ziemie biedniały jeszcze szybciej niż ziemie państw centralnych, które cierpiały głód czy, czy różne nieszczęścia, które wojna ze sobą niosła, bo myśmy nie mieli ochrony, myśmy nie mogli, nie mogli powiedzieć, nie zabierajcie nam tego, zostawcie tutaj coś więcej, bo nie istnieliśmy jako państwo. Królestwo, zwłaszcza królestwo, i ziemie zaboru rosyjskiego były traktowane przez okupantów niemieckiego i austriackiego jako źródło zaopatrzenia generalnie dla ich gospodarki, dla ich armii no to się łoży ogromnym ciężarem na całe społeczeństwo wyparowały proszę państwa wszystkie oszczędności które złożono w bankach nic nie zostało kraj był w ruinie straty ekonomiczne Polski różnie się oblicza ale Włącznie z tymi tak zwanymi stratami pośrednimi, czyli tymi, które wynikały z tego, że myśmy nie mieli kapitału, który można było inwestować i jakby kolejne zyski notować na koncie państwa, no sięgały gigantycznych sum, wielokrotnie przekraczających roczny budżet II Rzeczypospolitej. To wszystko było dziedzictwem wojny. Plus 500 tysięcy młodzieży, albo poległej, albo takiej, która straciła zdrowie, nie nadawała się do służby wojskowej i zmęczenie wojną. Ale był też entuzjazm z odzyskania nowego państwa. I te dwie rzeczy się tak między sobą trochę kłóciły, ale generalnie w 18 roku, w 19 roku, znaleźliśmy w sobie sił jako społeczeństwo, aby wykorzystać tą wielką szansę uchwycenia niepodległości, stworzenia armii, która zatrzymuje marsz Armii Czerwonej, podkreślę to jeszcze raz, wiosną roku 1920, bo 19, bo wtedy bolszewicy już planowali zajęcie Królestwa Polskiego, planowali nawet wcześniej, no ale zima przeszkodziła i opór wojsk polskich, potem to się przyłożyło na rok 19, wyprzedzająca ofensywa Piłsudskiego na Wilno, tam porażka Armii Czerwonej, no, i potem szereg dalszych porażek, no i wreszcie przychodzi rok 20. Jest więc zmęczenie wojną. No, musi być zmęczenie wojną. Zachód już oddycha pełną piersią. Zachód się cieszy, Europa tańczy, Europa no bawi się, Europa odreagowuje wojnę, a my ciągle toczymy wojnę. Ciężką wojnę na wschodzie i tak naprawdę wojny o istnienie państwa. A Głębiej jeszcze idąc, nie zdawano może sobie wtedy z tego sprawy w całości, ale rozumiano grozę położenia generalnie, o istnieniu takiego społeczeństwa polskiego, jakie znamy, bo to, co rosła, niosła ze sobą Rosja bolszewicka, była absolutnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, w czym myśmy byli wychowani. Tamci Polacy, tamte pokolenie, całej tradycji, całej ciągłości historycznej, no to byłby dramat i tragedia, to byłoby zupełnie nowe, formowane społeczeństwo, nie wiadomo, co by z tego wyszło. No i teraz mamy rok 1920, przychodzi nowe wyzwanie. Po tej krwawej wojnie już z Rosją Bolszewicką, po tym jak jeszcze w maju, czerwcu w kawiarniach warszawskich dyskutowano tylko o tym, kiedy ta wojna się skończy, bo już jest zwycięska. Bo już wojsko nasze nad berezynem, nad dnieprem bije bolszewików, bije armię czerwoną. Skończmy wreszcie tą wojnę. I nagle następuje ten gwałtowny odlud, o którym. Mówił pan profesor tym, odwrót wymuszony. Odwrót dlatego, że to była taka krótka kołdra. Ten cały teatr wojny polsko-bolszewickiej dzielił się na dwa obszary operacyjne. Na północy teatr litewsko-białoruski, na południu teatr ukraiński, przedzielony bagnami polskimi. I to była taka krótka kołdra, wracam do kombinacji. Wielkiej kombinacji Józefa Piłsudskiego, która polegała na tym, aby żonglować wojskami z jednego teatru wojennego na drugi, bić przeciwnika tam, gdzie się da i te wojska przerzucać, które odniosły zwycięstwo, od razu do nowej walki. Tylko na to było potrzeba czasu. Na to była potrzeba posiłków, o których tutaj mówiliśmy, na to było potrzeba świeżego żołnierza. Ten żołnierz frontowy był już zmęczony i mocno wykrwawiony. Jak, się, jak reaguje społeczeństwo? Niejednolicie, to trzeba od razu powiedzieć, był wielki entuzjazm i gotowość wśród inteligencji, wśród młodzieży, w dużej części wśród robotników. To trzeba też podkreślić. Witold Putna, dowódca jednej z dywizji, tak zwanej żelaznej dywizji, która szturmuje Warszawy, napisał w swoich pamiętnikach, szkoda, że nie, one chyba nie wyszły po polsku nigdy, a szkoda, bo są pouczające. On pisze to oczywiście po wojnie, więc tutaj może już nie do końca tak na 100% prawdziwie, ale no coś musiało w tym być mówi, że yy, o, zwrócił się do dowódcy 16 Armii pod wpływem tego, co zobaczył pod Warszawą, że wśród jeńców polskich, niewielu, których tam dostało się do niewoli po zdobyciu Razymina, jest bardzo wielu robotników, czyli dla niego to był szok. Propaganda bolszewicka mówi, że robotnicy czekają, w Warszawie wrze rewolucja powitają Armię Czerwoną Kwiatami. Tymczasem ci robotnicy walczą, i to zaciekle mówi Putna o ten radzymin. Jest pełen uznania dla ich postawy, i tu nagle pokazuje się, że to nie jacyś biali dobrowolcy, prawda, tam młodzież szlachecka, nie młodzież burżoazyjna, tylko zwykli polscy robotnicy bronią tej ojczyzny. To samo. O czym Marklewski, Julian Marchleski starał się uprzedzić Lenina. Armii Czerwonej robotnicy polscy i chłopi polscy nie powitają kwiatami. Nie liczcie na to, to nie jest Rosja. Oni się zachowają inaczej. A więc miasta dały główną część ochotników, i to jak mówię, głównie to te warstwy inteligenckie, ale również robotnicze i rzemieślnicze. Na przykład w Warszawie trzeba było zamknąć większość zakładów rzemieślniczych, bo wszyscy poszli na front no to pokazuje postawy tych ludzi. Wieś no to jest właśnie to, co no, ruch ludowy różnie to tłumaczy i to jest taka pewna dla nich wstydliwa troszkę sprawa, że wieś Polska się nie ruszywa masowo. Ale wieś ma swoją specyfikę. Wieś to są takie małe ojczyzny, to są zwłaszcza wtedy, kiedy nie było takiej komunikacji jak dzisiaj internetu, radia, telewizji to były takie lokalne społeczności. Wieś była przy, przy, przyzwyczajona do tego, że w zasadzie no, do wojska jak już trzeba iść, to państwo ogłasza pobór. Żołnierz dostaje to, co ma dostać, no idzie na ten front. Nie była entuzjastycznie nastawiona do wojny wieś z Rosją bolszewicką nigdy od roku 18. Było też sporo dezercji właśnie tej ludności wiejskiej, która uciekała dlatego, że były żniwa, że trzeba było zasiać rolę. No tak rolnik to często jakby traktował. I w roku 1919 Marian Porwit, późniejszy pułkownik Wojska Polskiego, wtedy młody oficer, a później wspaniały wychowawca, teoretyk i praktyk wychowania wojskowego, pisze na łamach Bellony w roku 1919 takie znamienne słowa. Dzisiaj żołnierza polskiego, mówi o żołnierzu z poboru, gdzie 80%, 70%, 80% zależnie od powiatu, stanowi młodzież chłopska, młodzież wiejska. Mówi, dzisiaj musimy żołnierza polskiego uczyć nie tylko jak ma walczyć, ale również dlaczego ma walczyć? Bo ten żołnierz ze wsi, młody chłopak oderwany od pługa, który rodzicom pomagał w uprawie roli, w ciężkiej sytuacji ekonomicznej, gdzie brakowało koni, trzeba było. No, kobiety ciągnęły często pługi, albo ci młodzi ludzie, no to była niezwykle ciężka praca, nagle jest wyrywany do wojska. Nie ma tej. Czuje się czasem Polakiem, i to nie ma wątpliwości, ale nie ma takiego. Tej tradycji, która jest w tych dużych miastach, zwłaszcza tradycji powstań, tradycji walki o niepodległość za wszelką cenę, jego trzeba to przypomnieć, jego trzeba jeszcze do tego przygotować. Jeżeli mówimy o Armii Ochotniczej i o tym fenomenie roku 1920, to moim zdaniem, jeszcze musimy jeden element tutaj dodać. Mianowicie to, że w 1919 roku, w okresie od marca do lipca 1919 roku, zachodzi proces podejmowania decyzji niezwykle ważnych. Mianowicie, że obowiązkiem służbowym oficera wojska polskiego, tak samo jak uczenie żołnierza strzelania i zachowania się na polu bitwy, równoznacznie to się traktuje, jest wychowanie i nauka żołnierza. Nauka przymusowa, nauka pisania i czytania było wielu analfabetów, nauka tego, czym jest Polska, czym jest ta wojna, dlaczego mamy tę wojnę toczyć. To wpływa na tego żołnierza, który już jest w szeregach i potem idzie na front. On już jest innym żołnierzem, nie tym, który uciekał z poboru tutaj w, w głębi Polski, tylko on już idzie jakoś przygotowany na front. W roku 1920 takim Argumentem, dwie, dwa argumenty działają na wieś bardzo mocno. Jeden, tam gdzie jest ruch ludowy rozwinięty, no to odezwa premiera Witosa. Witos jest postacią rozpoznawalną w ruchu ludowym niewątpliwie. Wyrasta na przywódcę ruchu ludowego i jest premierem, więc chłopi traktują go jako swojego. Witos w pamiętnikach wydanych. W, przed wojną w Paryżu, bodajże w, chyba w pierwszym tomie pamiętników opisuje takie zdarzenie, jako premier wyjeżdża na front, widzi cofającą się kolumnę wojska, pisze, jak żołnierze strasznie wyglądają, jacy są zmęczeni, jak ciągną armaty, bo już konie padły, ale ciągną, pisze z bezprzykładnym uporem takim chłopskim zawziętością, ciągną te armaty. Widzą premiera, porzucają szeregi, biegną, otaczają go. Nasz premier, chłop, prawda, na czele państwa, i zaczynają wołać jeden przez drugiego do Witosa: Panie premierze, my Polskę obronimy, tylko niech pan zrobi tak, żeby nam nigdy naboi nie zabrakło. Ten żołnierz jest już inny. I więc Witos i jego odezwa, i druga, bardziej powszechna, moim zdaniem. I mocniej odczuwana przez wieś, to jest kwestia opinii kościoła. Opinii kościoła i biskupów, którzy odezwy wydają do narodu, one są odczytywane w kościołach, i postawy proboszczów poszczególnych, bo proboszcz jest jednym z największych autorytetów zawsze, wówczas na wsi. Jeżeli ksiądz proboszcz mówi, że coś jest. Tak powinno być. No to z reguły wieś to przyjmuje jako swoje. Jak przyjedzie jakiś miastowy, jakiś tam polityk, prawda, to jest on obcy. Nawet jak przyjedzie ktoś z ruchu ludowego, a tu nie ma tradycji ruchu ludowego, to też jest taci trochę obcy. A ksiądz pleban jest nasz. Więc słuchamy, no Pan Bóg nakazuje bronić ojczyzny. Ksiądz grzmi i mi. Ksiądz nakazuje. No to trzeba jednak do tego wojska pójść. Z tym, że wieś nie tyle idzie ochotniczo, bo nie ma takiego w większości rejonów polskich tradycji, że wieś idzie ochotniczo. Tam, gdzie jest taka tradycja, to wieś pójdzie ochotniczo. Tam, gdzie są te miejsca, gdzie chłopi na przykład stawali ochotniczo do powstań narodowych, są takie miejsca. I tam wieś idzie ochotniczo, na przykład na Lubelszczyźnie. W wielu powiatach pójdzie ochotniczo, a w innych nie pójdzie. Czeka na pobór. Czeka, aż będzie pobór i w czym się objawia postawa wsi. W tym, że do poboru teraz wieś staje, że unikanie poboru staje się rzadkością. I więc, jak mówię, zróżnicowane podejście do służby wojskowej nadal jest, ale jest pewna nić wspólna. To znaczy, generalnie. Tej służby wojskowej latem się unika o wiele mniej niż jeszcze wiosną, kiedy wojsko stało daleko na wschodzie, kiedy było pasmo zwycięstw, wydawało się, że wojna się szybko skończy i ludzie myśleli dosyć już tej wojny, żeby to się szybko skończyło. Teraz, kiedy idzie zagrożenie, kiedy są te apele kościoła, ruchu ludowego, różnych polityków, no to również wieś reaguje może nie tak gwałtownie i spontanicznie jak miasta gdzie tu się tłumy ochotników zbierają przed komisjami poborowymi ale swoją postawą w tym poborze przymusowym pokazuje że też chłop zaczyna rozumieć co może stracić bo ta propaganda jednak na niego też działa bardzo dziękuję Panie Profesorze. Z lektury części opisowej albumu można się dowiedzieć, iż tak jak już to wspominaliśmy, to szkolenie jednostek ochotniczych, zanim one wyruszyły na front, miało ograniczony charakter, często było skrócone do... Maksimum kilku tygodni. Też tutaj ten materiał ludzki był bardzo zróżnicowany. Niewiele osób miało doświadczenie wcześniej bojowe. Często były to osoby młodociane w różnym przedziale wiekowym. W związku z tym pytanie do profesora Tyma o wartość bojową tych jednostek. Jak to wyglądało? Jak wyglądało też może to przygotowanie, to, to szkolenie? Bo tutaj to w albumie jest opisane, jest to zarysowane. Ale gdyby pan profesor mógł właśnie ciut więcej powiedzieć o tym, o tych przygotowaniach tych jednostek do wymarszu na front i o tym, jaką one wówczas wartość coś prezentowały w porównaniu chociażby z innymi oddziałami polskimi czy też oddziałami bolszewickimi? Trzeba pamiętać o tym, że to jest armia ochotnicza. Ochotnik to jest inny typ żołnierza. Dzisiaj na przykład możemy to zaobserwować, widząc działania wojska Obrony Terytorialnej. To są inni żołnierze, niż ci, z którymi mieliśmy do czynienia dekadę temu, tymi, którzy przychodzili do wojska z poboru. I ci ochotnicy inaczej też się zachowują dzisiaj niż, niż, niż armia zawodowa. Wtedy było podobnie. Trzeba pamiętać, że wśród tych, którzy się zgłaszali, czyli przede wszystkim, tak jak tutaj wspomniał pan profesor to byli, to byli, to byli Ziemianie, to była inteligencja, młodzież akademicka, młodzież szkolna, ale również Rzemieślnicy, no i w jakimś tam procencie również włościanie, również no Każdy z nich wnosił do tego wojska pewne specyficzne danej warstwie społecznej umiejętności, ale wszyscy mieli, czuli, czuli po prostu tenże zapał. Oni, oni po prostu chcieli, w związku z tym, mimo tego, że to szkolenie wojskowe trwało krótko, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to, to formalne rozpoczęcie funkcjonowania Głównego Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej to jest 7 lipca, a w połowie sierpnia jednostki ochotnicze są na froncie, no to jest raptem kilka tygodni na szkolenie, a więc można tam tylko te podstawowe umiejętności nabyć, ale trzeba też pamiętać o tym, że dowódcami tych jednostek ochotniczych są Albo żołnierze, oficerowie, podoficerowie, którzy mają za sobą już doświadczenia i Wielkiej Wojny, jak również doświadczenie bojowe z wojny polsko-bolszewickiej, ale również tam się zdarzają tacy, którzy, którzy stają na czele tworzonych przez siebie oddziałów. To w dużej mierze są przedstawiciele ziemiaństwa, które po prostu było na to stać. I oni też posiadają pewne doświadczenia, chociażby wyniesione z okresu I pierwszej, pierwszej wojny światowej. W jednostkach, gdzie są ochotnicy, ta służba wygląda nieco inaczej. Tam jednak osoba dowódcy ma bardzo duży wpływ na, na pozostałych. Tak naprawdę ten przykład osobisty dowódcy tam bardzo dużo znaczy, a trzeba pamiętać o tym, że oprócz tych, którzy stanowili ten. Tą kadrę, jeżeli chodzi o oficerów i podoficerów, to bardzo wielu ochotników to są, to są również ludzie, którzy charakteryzowali się inicjatywą, którzy potrafili za sobą porwać innych, którzy również mogli, mogli być takim przykładem. Oni też mają przeróżne doświadczenia. No pamiętajmy, że sporą część, sporą część ochotników stanowili chociażby instruktorzy harcerscy. Którzy też wnosili pewne, pewną inną jakość, pewne inne doświadczenia, i też cechowała ich właśnie ta inicjatywa i kreatywność. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę to, że znaczna część tych ochotników, tej elity Armii Ochotniczej, to są również ludzie młodzi, którzy jednak oprócz tego patriotyzmu, jednak tam jakaś żyłka przygody w nich cały czas drga i oni też chcą, że tak powiem, zaznaczyć swój udział w wojnie o niepodległość i granice, no to otrzymujemy taką mieszankę niemalże wybuchową. I tutaj tylko była kwestia tego, co określamy jako żołnierskie szczęście, o czym już zresztą Pan Profesor wspomniał, bo jeżeli było tak, że oni, ich pierwsze doświadczenia bojowe były takie, że to oni biją bolszewika, to natychmiast to morale rosło, i oni bardzo szybko zdobywali doświadczenie bojowe. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy w pierwszej walce ponosili straty, no to najczęściej kończyło się to, kończyło się to takimi sytuacjami, o jakich już tutaj pan, pan profesor wspomniał. Proszę również zauważyć, że część tych oddziałów ochotniczych, które poszły na front i wzięły udział w walkach, po zakończeniu wojny z bolszewicką Rosją została przeformowana w regularne jednostki. Okazało się, że te oddziały ochotnicze walczyły tak dobrze, że pozostawiono je w składzie regularnej, regularnej armii w sytuacji w momencie, kiedy darmia przechodziła na, na stan pokoju. Kolejne pytanie chciałbym skierować do profesora Odziemkowskiego i będzie ono takie, może trochę prozaiczne, ale właśnie co znaczyłoby w tym czasie być, być żołnierzem Armii Ochotniczej? Czy były jakieś elementy mundurowania, które wyróżniały żołnierzy tych formacji? Jaki był stosunek społeczeństwa, czy, czy też może tych obszarów, z których się wywodzić? Czy były jakieś więzi poszczególnych oddziałów ze wspólnotą lokalną, z której oni wyszli do wojska? Czy było jakieś takie poczucie jakiegoś takiego takiego taki, takiej zbiorowej przynależności do jakiejś grupy tej, właśnie w ramach tej armii ochotniczej? Można mówić o takim esprit de corps swoistym. No, esprit de corps to jest takie nienaukowe pojęcie, ale w wojsku jak najbardziej autentyczne i to się wykształca nie w jednej chwili. To trzeba pobyć na froncie i jednostka sama musi w sobie to, Wyrobić. Natomiast co wyróżniało ochotników? Umundurowanie nie, myślę, że tutaj była strokacizna duża, jeżeli no To mogło wyróżniać, to rzeczywiście tak było, bo ochotnicy dostawali bardzo różne mundury. Były i mundury halerowskie, były mundury amerykańskie, otrzymane z demobilu. Niektórzy przychodzili w mundurach z czasów pierwszej wojny, bo był też apel taki: brakuje oporządzenia, brakuje mundurów. Przyjście z tym, co macie, nawet wyznaczono kwoty pieniężne na zachętę, że jak ktoś przyjdzie na przykład w mundurze, to otrzymuje ileś tam marek polskich. Jeżeli przyniesie ładownicę, to ileś. To znaczy, żeby wykorzystać te zasoby, które są po domach, Odziedziczone po ojcach, po braciach, którzy gdzieś brali udział w wojnie. A zatem niektóre oddziały ochotnicze są jednolicie umundurowane i bardzo ładnie, zwłaszcza te pierwsze płci, które idą na front, inne to jest pstrokacizna ubioru. Natomiast to, co moim zdaniem odróżnia no, generalnie wszystkich ochotników od Żołnierza idącego z poboru bądź też żołnierza regularnego oddziału frontowego. To jest, proszę Państwa, kokarda ochotnika. To jest to, co dziś, to co przypomina to, co dzisiaj nosimy na, na, na święto wojska czy święta państwowe ta biało-czerwona rozeta. To do niedawna mam nadzieję, że to się skończy definitywnie. Po tym roku nauci teraz, czym, jest, czym była Kokarda Ochotnicza, nazwano ją Kotylionem w pewnym momencie. Ja to no. Przyjmowałem naprawdę z dużym bólem, bo kotylion to jest rzecz do zabawy. Kotylion to jest, idziemy na karnawał. To prawda, sobie kotylion do marynarki, do surduta przypinano, żeby pokazać, że idę się bawić, zatracić w tej zabawie, hulać gdzieś w karnawale. A to jest kokarda nawiązująca do kokard Powstania Styczniowego. To jest piękna tradycja, to jest ta tradycja, którą Grodger w swoich obrazach pokazuje bardzo pięknie powstańca z kokardą ochotniczą przy czapce, kobietę dającą tą kokardę przypinającą swojemu mężowi czy, czy bratu, który idzie do powstania. To są fotografie powstańców z tymi kokardami przyczepionymi do, do ubrań cywilnych czy mundurów. Z tą kokardą się szło walczyć za kraj, a nie bawić. To nie była żadna zabawa. A zatem to była kokarda, którą w roku 1920 noszono z dumą. Ona była przedmiotem dumy, widzimy bardzo młodych ludzi na filmach. Bo troszkę filmów się zachowało z tego okresu takich dokumentalnych kronik i na fotografiach, jak oni z dumą idą z tymi kokardami, albo jadą jako kawaleria, albo jaka te, te masy piechoty łatwo rozpoznać, takie biało z ciemnym kółkiem wewnątrz, czyli czerwonym, bo to były biało-czarne zdjęcia, takie rozetki, albo przy czapkach, albo przy kurtkach mundurowych na sercu noszono i z tą kokardą szli do kopów. I to było coś, co wyróżniało. Pokazanie się z kokardą ochotniczą na ulicy Miasta, no to przyciągało bardzo pozytywne spojrzenia panien, dziewcząt, brak tej kokardy, jak się widziało takiego młodego człowieka idącego po ulicy powodował, że w czasach propagandy armii ochotniczej, Panie wręczały takiemu panu y, kartkę z zapytaniem, dlaczego pan jeszcze nie w wojsku, albo były dni tak zwanego kwiatka dla tchórza. Tak to nazywano, to znaczy panie wręczały kwiatki tym, którzy są młodzi, a nie widać jeszcze, żeby się do wojska zgłosili. To była taka presja moralna. Musisz się do wojska zgłosić. A więc to na pewno odróżniało ochotników. No i odróżniało to, co pan profesor powiedział, brak wyszkolenia. Ale z drugiej strony, ja żeby nie przedłużać tej wypowiedzi, bo oczywiście czas mamy ograniczony, posłużę się tutaj jedną z wielu wypowiedzi, ale bardzo charakterystycznych, jednego z oficerów pułku, bodajże 47. pułku Strzelców Kresowych, który napisał tak. Przyszedł, przyszli ochotnicy, materiał surowy. Żołnierza trzeba uczyć wszystkiego od początku. No bywało tak, że się uczył jeszcze strzelania w okopach, bo nie opanował dobrze obsługi karabinów. Ale to, co wnieśli do szeregów, to ogromny zapał, przekonanie zwycięstwa. I mogę powiedzieć, śmiało pisze ten oficer, że tylko dzięki nim nasz pułk tak szybko się odrodził. Po tym odwrocie. Więc to, ten ogromny ładunek zapału, optymizmu, pewności zwycięstwa tego my nie potrafimy dzisiaj dobrze zrozumieć i sądzę, że nikt nie zrozumie, kto nigdy nie był w takiej sytuacji. Co to znaczy, kiedy w takim zmęczeniu i takim czasem opuszczeniu rąk, bo różnie wojsko reagowało na ten odwrót, Przychodzi nagle grupa ludzi, która wie, że będzie zwycięstwo, chce zwyciężyć i wpływa na, 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 na resztę żołnierzy. Więc jest to y, y, rzecz bardzo cenna, podnoszona przez wielu oficerów. I z jednej strony ten optymizm i ta radość, i ta pewność zwycięstwa, z drugiej, co też podkreślają wszyscy praktycznie oficerowie. Ochotnik uczy się po prostu błyskawicznie. W porównaniu z tym, co, czego uczono żołnierza z poboru, no to szkolenie szło kilkakrotnie szybciej. To dosłownie tak to oficerowie piszą, że to, co kiedyś w miesiąc trzeba było temu żołnierzowi wpajać, tutaj w kilka dni ochotnik wszystko pojmuje. Nie tylko dlatego, że ma zapał. To jest też bardzo ogromna rzecz i ważna ale ochotnicy w zdecydowanej większości są to ludzie, którzy umieją pisać i czytać i którzy potrafią sobie zapisać nie muszą zapamiętywać wszystkiego oni sobie powtarzają gdzieś tam wieczorami oni sami przychodzą do oficerów i podoficerów i pytają co zrobić wtedy jak dlaczego w karabinie tak to działa a coś innego no to są całe relacje w których zachowały się setki tysiące centralnym garnizonie wojskowym jak się to przeczyta to dopiero się zaczyna rozumieć ducha tej armii ochotniczej, która jako armia nigdy nie powstała, ale takie właśnie jednostki płci, jedna dywizja, jedna jedyna zdążyła się sformować i to tak cudem, bo ona się formowała w ciągu no, niespełna trzech tygodni, a na formowanie dywizji w Wojsku Polskim w czasach wielkiego pośpiechu. Na początku naszej drogi do niepodległości, no to trzeba było czekać 3 do 4 miesięcy, więc tempu to było olbrzymie. No ale te wszystkie bataliony, płci, kompanie, kompanie marszowe, szwadrony marszowe, baterie marszowe, czyli te złożone z ochotników, które były kierowane do poszczególnych pułków, one były rozsadnikami tego wielkiego optymizmu, tego, tej nowej krwi, nowej siły, która zmieniała oblicze wojska. No i jeszcze na koniec o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Z jednej strony to jest wpływ ochotnika, a z drugiej, proszę państwa, ja tak trochę i tu też piszę, protestuję przeciwko takiemu podejściu. Jak to widzimy, no nawet w tym filmie, no może nie najlepiej zrobionym, no ale jest Bitwa Warszawska. Pokazanie tej armii jako armii rozbitej, cofającej się i załamanej. To nie było tak. To nie było tak. To było wojsko pokonane. To było wojsko czasem śmiertelnie zmęczone, bo cofało się po 600 kilometrów z nad Berezyny i było dwu, trzykrotnie mniej liczne od wojsk Tuchaczewskiego. Tam była duża przewaga liczebna bolszewików na północnym froncie, więc tam nastąpiła wymiana żołnierza. U nas tej wymiany nie mogło być. Żołnierz ciągle maszerował i walczył. On był u kresu sił, ale trzeba było... By poczytać opisy oficerów i żołnierzy reakcji na informację, że idą do ofensywy w sierpniu roku 1920, to była spontaniczna reakcja. To ludzie rzucali czapki do góry, to ludzie się cieszyli, oficerowie łapali w ramiona żołnierzy, żołnierze oficerów. No, wydawało się, że już odniesiono zwycięstwo. To nie było wojsko załamane. Oczywiście były takie. Półki, gdzie to załamanie było widoczne, ale gro wojska zachowało tego ducha, który był przygnieciony porażkami, przygnieciony zmęczeniem, ale wystarczyło dzień, dwa, trzy odpoczynku, wystarczyło zobaczyć te tysiące ochotników, które idą do szeregów. Kiedy żołnierz jeszcze poczuł, jak przechodził przez miasteczka, przez wsie Polskie, jak ludność gnała go z płaczem, jak ludność witała go kwiatami, entuzjazmem, on się nagle poczuł, to wszyscy też powtarzali, powtarzali oficerowie, czego nie było wcześniej, że naród jest żołnierzem. Było nawet takie gorzko zadawane pytanie w pamiętnikach oficerów i żołnierzy po już wojnie. Czy gdyby naród wiosną, kiedy myśmy stali na Dnieprem i Berezyną, tak się interesował frontem i tak nam dawał odczuć, że jest z nami, czy my byśmy się musieli cofać? Oczywiście pytanie retoryczne, ale pokazuje... Te pragnienie żołnierza, żeby czuł się reprezentantem narodu, jak on stał 600 kilometrów od królestwa, dostawał od czasu do czasu paczki i list, nie było żadnego kontaktu, a były głosy propagandy bolszewickiej, a były głosy zniechęcenia niektórych z kraju, którzy mówili: No, po co ciągle wojujecie, koniec, niech tam ten pokój nastąpi. No to automatycznie ten żołnierz miał czasem wątpliwości. Prawda? Tutaj w kraju następuje jakby przełamanie tych nastrojów, więc to wszystko razem działa. Ochotnicy, ogromna rola. To, że żołnierz nie czuje się mimo wszystko pokonany, bo on w odwrocie odnosi zwycięstwa, ale przewaga jest tak duża, że ciągle musi się cofać, więc duch, ten esprit de corps, o którym pan redaktor pytał, to co Tworzy spoistość oddziału, sprawia, że proszę zwrócić uwagę, żadna polska dywizja nie składa broni w odwrocie. Żaden pułk nie składa broni. Żaden pułk nie zostaje rozbity tak, że już nie można go odtworzyć. Bodajże jeden czy dwa płci zostały tak rozbite, że trzeba było tyły odciągnąć i tam uzupełnić, ale wróciły na front. W Armii Czerwonej zdarza się i to wcale nie tak rzadko, i w czasie bitwy nad Niemnem, i w czasie naszej ofensywy na Ukrainie, i w czasie odwrotu w bitwie warszawskiej, że otoczone oddziały składają broń w całości, bądź aresztują komisarzy i wbrew nim składają broń Polaków. To jest inna jakość żołnierza polskiego i inna jakość czerwonarmisty, to też jest tajemnica naszego zwycięstwa. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czas powoli nas goni, niemniej chciałbym jeszcze spróbować poruszyć dwa zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyłoby osiągnięć jednostek armii ochotniczych na polu bitwy wojny polsko-sowieckiej. To pytanie będzie skierowane do profesora Juliusza Tyma. Po świadomości tutaj wydaje się, że większe przybicie ma rolę ochotników w Bitwie Warszawskiej, tudzież też w Bitwie pod Lwówem więc na pewno o to, o to chciałbym Pana zapytać, ale czy może są już może jakieś takie inne starcia bardziej zapomniane, gdzie ochotnicy odegrali dużą rolę, o których warto by wspomnieć przy tej okazji? Jeżeli można, to ja tak po wojskowemu zacznę od prawego skrzydła, czyli no właśnie tutaj przywołany Lwów, a więc to są, to są, są małopolskie oddziały Armii Ochotniczej. I tam oczywiście nie można pominąć boju pod Zadwórzem, za czyli to jest to starcie, które potem przeszło do, do, do legendy dziejów oręża polskiego jako, jako swoiste polskie termopile w obronie, w obronie Lwowa w 1920 roku, kiedy rzeczywiście cały nasz batalion ochotniczy został tam, co dużo mówić, po prostu zmasakrowany przez przez oddziały Armii Konnej Budionnego. Jeżeli popatrzymy nasz udział, znaczy udział Armii Ochotniczej w zwrocie zaczepnym z nadwieprza, to wśród tych pięciu dywizji piechoty, które tam prowadzą działania zaczepne, jednej brygady kawalerii regularnej występuje również jazda ochotnicza majora Feliksa Jaworskiego. To jest brygada jazdy ochotniczej składająca się właśnie z trzech pułków jazdy w całości ochotniczych. Ochotnicy oczywiście masowo biorą udział w obronie Warszawy w różnych formach. My najczęściej przywołujemy tutaj przykład 236. Ochotniczego Pułku Piechoty i oczywiście bohaterska śmierć księdza Ignacego Skorupki. Ale to nie był jedyny oddział ochotniczy, który tam brał udział w tych walkach. Trzeba również pamiętać o tym, że ochotnicy to byli również ci żołnierze, którzy budowali fortyfikacje przedności warszawskiego, mostów warszawskich w tym czasie chroni straż obywatelska, która jest taką, jak można powiedzieć, formacją pomocniczą w stosunku do armii ochotniczej, ale to są też ochotnicze, ochotnicy. No i wreszcie, jeżeli popatrzymy na nasze lewe skrzydło, no to w składzie tych związków taktycznych Piątej Armii, które 14 sierpnia wykonują ograniczony, jest właśnie wspomniana tutaj przez Pana Profesora, dywizja ochotnicza. Pod Arcelinem walczy 201 Pułk Szwoleżerów. Ciechanów, ten słynny zagon na Ciechanów, gdzie zdobyto radiostację, czy zniszczono radiostację sowieckiej czwartej armii, to jest 203 Ochotniczy Pułk Ułanów, który w Ciechanowie walczy już drugi raz, bo kilka dni wcześniej tam stoczył swoją pierwszą walkę. Jeżeli pójdziemy na skraj naszego lewego skrzydła, na te obszary, które były wówczas określane jako Pomorze Nadwiślańskie, no to Bój Obrodnice został również stoczony przez jednostki ochotnicze. No a gdzieś tam z tyłu, na linii Wisły, w ramach grupy Dolnej Wisły obrona Płocka, która również przechodzi do no, swojej, można powiedzieć, legendy y, dziejów oręża polskiego. I tam również odznaczyli się o, ochotnicy, w tym również ci najmłodsi, bo y, tutaj warto przywołać dwunastoletni y, kapral y, Tadeusz Jeziorowski, y, który zostaje odznaczony za udział w tych walkach za męstwo krzyżem walecznym, osobiście przez wodza naczelnego marszałka Józefa Piłsudskiego, a po latach Tenże wówczas jeszcze nieletni, nieletni młody człowiek zgłosi się do szkoły podchorąży lotnictwa, i pomimo tego, że był niskiego wzrostu i w zasadzie nie powinien być przyjęty, to właśnie to, że posiadał ten atut w postaci krzyża walecznych za 1920 rok i być może również tutaj wstawiennictwo naczelnego wodza, który pamiętał tego młodego żołnierza, spowodowały, że został przyjęty do szkoły Roland w Dęblinie i w 1939 roku był już dowódcą eskadry. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tutaj album, o którym które jest przyczyną naszego dzisiejszego spotkania poświęconej Armii Ochotniczej, zawiera również dosyć dużą część poświęconą biogramom żołnierzy Armii Ochotniczej, więc myślę, że być może warto teraz parę słów powiedzieć bardziej może już o poszczególnych osobach, które w tej armii służyły. Możemy się m.in. z albumu dowiedzieć, iż żołnierzem Armii Ochotniczej był Witold Pilecki, ale jest tam cały szereg różnych wybitnych osobistości, chociażby też wspomniany przez pana profesora Tyma przed chwilą, najmłodszy żołnierz odznaczony Krzyżem Walecznych. Wobec tego miałbym pytanie do profesora Odziemkowskiego właśnie o może wspomnienie kilku takich osób, może nawet mniej znanych, które w armii chodniczej służyły, o ich późniejszych losach po wojnie polsko-sowieckiej, czy służba w armii ochotniczej miała później przełożenie na, na, na ich dalsze życie, czy być może nawet już po II wojnie światowej służba w armii ochotniczej była czymś, co z punktu widzenia tzw. nowej rzeczywistości yy, no, było problemem w życiu tych ludzi? Och, to jest rzeczywiście ogromny temat. Ja w albumie przywołuję życie Rysy około 90 ochotników oczywiście jest to wybór autorski, więc siłą rzeczy no, autor ma prawo wyboru, ale zawsze można powiedzieć dlaczego kogoś nie ma, a ktoś jest. Po prostu liczba jest tak duża i Postaw pięknych jest tak wiele, że trzeba było dokonać wyboru. Album ma ograniczoną swoją objętość. Tutaj pan profesor wspomniał Tadzia Jeziorowskiego, tą piękną postać młodego, małego harcerza, który wychodząc na front do tego miasta atakowanego przez bolszewików, zostawił na stole do rodziców list, kochani rodzice. Wychodzę, wkrótce wrócę. No wrócił po paru dniach okryty chwałą, można powiedzieć. Miał też kolegę, innego harcerza, troszkę tylko starszego. Obaj stali w szeregu, kiedy Józef Piłsudski odznaczał Tadzia Jeziorowskiego, odznaczał tuż przed tym również Kaczmarskiego, innego harcerza. Ten... Wstąpił do szkoły oficerskiej również, też był żołnierzem. Był żołnierzem piechoty. Walczył we wrześniu 1939 roku i zginął zamordowany przez bolszewików. Czyli dwaj młodzi obrońcy Płocka, dwaj ochotnicy, jakże tragiczne losy, ale nie tylko ich. Weźmy takiego. No, człowieka, który zorganizował halcerstwo do walki w 1920 roku, który ogłosił mobilizację, prowadził to wszystko, potem napisał piękną książkę halcerze w bojach pana Nekrasza. Halsmistrza później, zamordowany przez bolszewików również w roku 1940. Weźmy organizatora oddziałów ochotniczych majora Dąbrowskiego przez OM. Przez on zapisany nie Dąbrowski, no, bohatera walk wcześniej na Litwie, gdzie tworzył oddział ochotniczy jazdy, i, a w roku 1920 uchodził za no, jednego z najznakomitszych dowódców, którzy najlepiej potrafi prowadzić szarżę. On miał taki instynkt kawalerzysty. Wsławił się między innymi tym, że w czasie bitwy nad Niemnem y, szarżą zdobył most broniony przez karabiny maszynowe szarżą pułku. To wydawało się niemożliwe, ale szarza była tak szybka, że obsługi karabinów maszynowych strzelały jakby ponad głowami zbliżających się kawalerzystów, więc most został w druskiennikach zdobyty i to sprawiło, że cała grupa uderzeniowa, która Potem odegra główną rolę w odcięciu odwrotu trzeciej armii bolszewickiej z nad Niemna i przyczyni się do jej klęski, mogła szybko przeprawić się przez Niemen. Ten oficer, no, zwany łupaszką dla takich wyłupiastych oczu, tryskający zawsze humorem, optymizmem, nawiasem mówiąc, nasz łupaszka z II wojny światowej, no, przybrał ten pseudonim na dla pamięci tamtego Łupaszki, który był legendą na Litwie, został również wyłapany, znaczy odnaleziony przez NKWD w roku 1940 czy 1939, nie pamiętam już, aresztowany. I jedni twierdzą, że zmarł w, w więzieniu w warunkach, w jakich mu stworzono, a inni, że został rozstrzelany, zamordowany przez bolszewików. To jest pan Glas, no, człowiek niezwykły, ochotnik, właściwie od roku 1918, który, nie będąc wojskowym, ale raczej organizatorem harcerstwa, między innymi, wielokrotnie przekrada się przez front polsko-bolszewicki, niosąc meldunki i zabierając informacje od wywiadu polskiego w Kijowie, który organizuje wywiad na tyłach armii czerwonej w roku 1920, skupia grupę ponad 200 harcerzy, którzy pracują i te meldunki spływają do, do polskiego dowództwa. To jest no może jeszcze z pani. No taka, taki, taka kobieta symbol chyba, bo mamy wiele pań, które walczą na froncie polsko-bolszewickim. Jest takie zdjęcie, którego ja w albumie nie zamieszczam, co prawda, ale ono jest dostępne w internecie, mianowicie Aleje Jerozolimskie, Warszawa, idzie wielka kolumna wojska ze sztandarem na czele, poczet sztandarowy, kompaniami idą yy, poszczególne kompanie, po bokach dowódcy kompanii, dowódcy plutonów, to jednym słowem dobrze wyszkolone wojsko, a to jest batalion Legii Ochotniczej Kobiet, który idzie na trzecią, ostatnią linię obrony przedmościa Warszawy. W momencie, kiedy już jest przełamana pierwsza linia, to w Parku Skaryszewskim i na dzisiejszym Dworcu Wschodnim szykuje się trzecia linia, to idą te kobiety. No i spośród kobiet, pierwszą odznaczoną. Wirtuty militari za rok 1920 nie jest kobieta z karabinem w dłoni, ale sanitariuszka, grodzińska, która y, jako studentka zgłasza się do służby, tak jak wiele studentek. Wtedy kończy kurs sanitarny, idzie do czwartego pułku piechoty, legionów, wsławia się tym i już jest skierowana jakby rekomendowana do odznaczenia przez dowódcę pułku za swoją postawę w walkach nad Budiem, gdzie pod ogniem nieprzyjaciela wyciąga rannych, ratuje im życie, przeprowadza przez most w ogniu karabinów maszynowych, bez szwanku, i za to jest przedstawiona do odznaczenia. Kilka dni później wpada do niewoli bolszewickiej i tam zostaje zamordowana. Jest uważana za jedną z bohaterek wtedy. Jej nazwisko pojawia się wszędzie w gazetach, są opisy jej pogrzebu. Dzisiaj postać całkowicie zapomniana. Ja ją też w albumie przywołuję. Takich przykładów oczywiście można dawać bardzo wiele. No, jeszcze jedną osobę muszę przypomnieć. Osobę, co prawda, wojskowego, który stał się wojskowym zawodowym, ale dowódcy oddziału ochotniczych otoczonych, otoczonego legendą. Z obrony Lwowa w 1918-19 roku, a potem z roku 1920 który w jednej z bitw, w bitwie pod chodaczkołem, gdzie zwyciężono, wzięto wielu jeńców, a walczono z przeważającymi siłami bolszewickimi, został ciężko ranny, nie pozwolił się znieść z pola bitwy i dowodził swoimi ochotnik, ochotnikami, leżąc na noszach. No, rzecz prawda, niezwykła. A to jest późniejszy generał, człowiek, który nie, tutaj pan profesor tym opisał go pięknie w swojej książce, o brygadzie Kawalerii Wielkopolskiej, mianowicie nie przegrał żadnej bitwy w kampanii wrześniowej, Roman Abraham, wspaniały generał, człowiek, dowódca, dowódca ochotników roku 1920. Jeżeli mówimy o dowódcach, którzy dawali przykład którzy własnym życiem ryzykowali, żeby ochotników poderwać, zwłaszcza w chwilach załamania do walki, no to postać generała późniejszego Abrahama tu się no, od razu nasuwa, ale oczywiście takich jak Łupaszka, czyli major Dąbrowski, takich jak major Jaworski, który zdobywa przeprawę pod Polem ze swoimi trzema pułkami jazdy ochotniczej. I co to powoduje? Że ta przeprawa jest zamknięta dla Armii Czerwonej, że 16. Armia, która idzie spod Warszawy, musi szerokim łukiem omijać tą przeprawę, bo ta jazda tam stoi, trzyma i nie puszcza. Major Jaworski, zwany Zagończykiem, Kmicicem II, trzyma tą przeprawę i to decyduje o losach tej 16. Armii, która musi okrężną drogą iść na Białystok, gdzie czeka już Brygada Piechoty Legionów, i ona już nie puszcza tych resztek 16. Armii, i innych oddziałów. Tam bolszewickich, tam następuje ich ostateczne rozproszenie, i tylko szczątki za Niemen się przedostają. Więc takich postaci jest bardzo wiele. Mówię, niektóre z nich przywołuję w książce, ale myślę, że gdyby kiedyś ktoś, może IPN, nie wiem, zdecydował się na zrobienie jakiegoś słownika tych bohaterów wojny roku 20, ochotników, to można by kilkaset wspaniałych postaci tutaj przywołać i ich biogramy opisać. Ostatnie pytanie naszej dzisiejszej dyskusji chciałbym skierować do profesora Juliusza Tyma, a dotyczyło ono kwestii właśnie upamiętnienia działań żołnierzy Armii Ochotniczej w okresie dwustolecia międzywojennego. I takie może jeszcze pytanie: na ile ta tradycja Armii Ochotniczej jest obecna w polskiej tradycji wojskowej po roku 1989? A także obecnie? Czy można mówić o tym, że to, te doświadczenia polskich ochotników z wojny polsko-sowieckiej dzisiaj są jakąś inspiracją dla, dla, dla naszych żołnierzy służących obecnie? No, to takie bardzo złożone pytanie. Jeżeli chodzi o upamiętnienie w II Rzeczypospolitej, no to oczywiście te najważniejsze walki zostały upamiętnione. A więc gdybyśmy tak również od prawego skrzydła do ku lewemu, no to za dwórze to oczywiście kopiec usypany w miejscu, gdzie ten batalion kapitana Zajączkowskiego stoczył ostatnią walkę. Pod Ossowem również wzniesiono pomnik upamiętniający walki 236 Pułku Piechoty Ochotniczej. Tam również postawiono krzyż w miejscu śmierci księdza Ignacego Skorupki. Również pod, pod Ciechanowem wzniesiono, wzniesiono, pomnik ku czci 203 Pułku Piechoty, w miejscu, gdzie stoczył swój pierwszy bój. I to są takie przykłady, które teraz tak na, na, na szybko przyszły mi do, do głowy, bo one są chyba najbardziej, najbardziej znane. Natomiast Natomiast takich miejsc upamiętnienia były dziesiątki, no bo może nie setki, ale po prostu, ale po prostu dziesiątki. Część z nich w, w różnym stanie przetrwała okres zarówno II wojny światowej, jak również później okres reżimu komunistycznego. No tutaj można przypomnieć, że do pomnika pod OSOWem w czasach komunistycznych nie można było dotrzeć, bo to był teren zamknięty. Chodziło o to, żeby ten pomnik sobie niszczał, żeby nikt o nim, żeby nikt o nim nie pamiętał. Z wydawnictw, myślę, że warto tutaj przypomnieć, że w 1923 roku wyszła księga, to jest księga licząca ponad 660 stron, obrona państwa w 1920 roku, księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, która przedstawia szerokie spektrum tejże działalności, zarówno stricte wojskowej, jak również tego, co robiły poszczególne komitety obywatelskie jako takie swoiste zaplecze społeczne formowania armii, armii ochotniczej. No i w moim przekonaniu album, który się, o którym dzisiaj rozmawiamy, który ukazuje się na stulecie armii ochotniczej, to jest również bardzo ważne, bardzo ważna forma upamiętnienia. Myślę, że problemy z czytaniem książek niestety, no, my jako historycy możemy nad tym ubolewać, ale tak niestety, tak niestety się dzieje. Natomiast dotarcie z taką troszkę inną formą przekazu, oczywiście również tradycyjną, ale inną, gdzie dominuje jednak obraz, ale z dobrym wstępem oraz z dobrymi podpisami pod, pod, pod fotografiami, myślę, że jest bardzo cenną inicjatywą, i to jest taka forma, która dzisiaj znacznie lepiej trafia do, do odbiorców, niż gdyby mieli przeczytać klasyczną, klasyczną monografię. Powiem szczerze, że ta seria albumowa, którą, którą od, od wielu lat prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, bardzo mi się podoba, a ten album naprawdę mnie, mnie ujął. No, pan profesor Dziękowski to jest znany specjalista, jeżeli chodzi o wojnę Polski z bolszewicką Rosją, który na ten temat pisze od ponad 30 lat. Zazwyczaj pana profesora kojarzyłem przede wszystkim z artykułów naukowych na ten temat z monografii tymczasem. No, jestem zaskoczony, ponieważ cała konstrukcja tego, tego albumu jest po fenomenalna. Stanowi taki bardzo logiczny, przekonywujący dla każdego, kto sięgnie po ten album, ciąg przyczynowo skutkowy, ukazujący, jak to się stało, że ta armia, że ta armia nagle musiała się pojawić. Jak była szkolona, jak, jak walczyła. Tam jest, również, tam jest również sporo na temat upamiętnienia. No i również to, że na końcu znalazły się te ponad 90 tych najbardziej rozpoznawalnych postaci z Armii Ochotniczej, to też jest ważny element, bo to też pokazuje taką no, ludzką stronę tej Armii Ochotniczej, że możemy wskazać konkretne, konkretne postaci. A oczywiście to, że ten fragment ich życiorysu gdzieś tam ich się odcisnął na ich późniejszych życiorysach, no to oczywiście to oczywiście tak, tak właśnie było, bo ci ochotnicy z roku 1920 to są ci sami, którzy później chwycą za broń w obronie Polski w 1939 roku, staną często na, na czele różnych struktur, struktur konspiracyjnych. Znaczna część spośród nich zapłaciła za to w, w grobach Katynia i innych miejsc kaźni na wschodzie, czy później w miejscach kaźni komunistycznej po zakończeniu II wojny światowej. Tam w albumie jest takie jedno zdjęcie, na którym jest trzech adiutantów generała Józefa Hallera. Jednym z nich był podporucznik Mieczysław Kwilecki. No to jest również postać, akurat z Wielkopolski, a więc z, z tego regionu, z którego się wywodzę który został zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze. Czy, czy profesor Zienkowski chciałby się jeszcze krótko jeszcze odnieść do tej wypowiedzi? Profesora Juliusza Tyma? No ja bardzo dziękuję panu profesorowi, który jest znakomitym specjalistą z historii wojskowości, że Uznał album za udany. To dla mnie jest na pewno takie bardzo przyjemne. Bardzo, panie Juliuszu, dziękuję. Mam nadzieję, że no odniesie to ten skutek, że Armia Ochotnicza, która nie miała szczęścia do wydawców, troszkę, bo ten, ta publikacja, o której pan profesor mówi, oczywiście znakomita. Ale to jest publikacja bardziej dla specjalistów. To w takim odbiorze normalnym trochę trudno by się czytało. Ja szeroko korzystam z tej publikacji, ale starałem się ten album przekazać w takiej formie, właśnie żeby trafiło to do czytelnika zainteresowanego historią, ale niekoniecznie znawcy historii i niekoniecznie nawet znającego. Coś bardziej dokładnie wojnę polsko-bolszewicką, stąd też obszerny wstęp, gdzie wyjaśniam różne te zjawiska, to co tam wtedy miało miejsce, i nie w sposób naukowy, taki typowy, tylko właśnie bardziej popularny. No, a te zdjęcia i te podpisy no, mają ułożyć pewien ciąg historii. Od momentu, kiedy następuje to hasło, tworzymy armię ochotniczą, i dlaczego ono pada, i jaka jest propaganda tego hasła, i z jaką propagandą występuje nasz przeciwnik. Jakby zderzenie tych dwóch światów. Tutaj obrona ojczyzny, tam idziemy na podbój, tam idziemy z rewolucją. Później przez proces szkolenia, wymarszu na front pożegnania z rodzinami, boju, ofiar, wreszcie powrotu z frontu, tego, tej chwili satysfakcji, zwycięstwa i upamiętnień. Staram się też pokazać, na ile mogłem, też te przeżycia ochotników, ich wypowiedzi, ich fragmenty relacji, a także kilka tekstów yy, poezji czy też... Yy, Piosenek, które pisali sami ochotnicy w okopach. To pokazuje stan ducha tych młodych ludzi, ich zapał, ich spojrzenie na obowiązek obywatelski na obowiązek obywatela, który broni własnej ojczyzny, i przywiązanie do tej tradycji, do tego etosu walki o Polskę z bronią w ręku, jeżeli trzeba, a kiedy się ten ta walka z bronią w ręku kończy zwycięstwem pracy dla Polski. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja również, będąc już po lekturze pana albumu, no, chciałbym naszym widzom szczególnie go polecić, jak również przy tej okazji polecić inną inicjatywę, która była realizowana przez chiński Oddział IPN, a mianowicie nasze broszury popularno-naukowe z cyklu największej bitwy wojny polsko-bolszewickiej, które są do bezpłatnego pobrania w internecie. Także zachęcamy również do zapoznania się z tym materiałem. Szanowni panowie, czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega już końca, tak więc chciałbym serdecznie podziękować zarówno panu profesorowi Dziękowskiemu za przybycie tutaj do nas i, i osobisty udział w dyskusji, jak również panu profesorowi Iglesiowi Tymowi za bardzo, bardzo cenne uwagi i refleksje w toku naszej dzisiejszej rozmowy, a wszystkich państwa zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw w ramach przystanku Historia Online realizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie. Bardzo dziękuję.